100 cali to są takie telewizory, które jak wchodzisz do sklepu z elektroniką, to są największe, jakie mogą być i zastanawiasz się, jak to w ogóle transportować, ile to waży, bo z 80 kilo i gdzie to w ogóle powiesić w domu takiego kloca. A to, co ja mam tutaj przed sobą, 120-calowy ekran. Wyobraź sobie, że masz takie gigantyczne kino domowe ze sobą, zawsze, wszędzie, z dobrym dźwiękiem, a nikt dookoła tego nie widzi ani nie słyszy. To dlatego, że mam na nosie teraz okulary XR, czyli Extended Reality, rozszerzonej rzeczywistości, które wyświetlają mi 120-calowy obraz w odległości 3 metrów, a jednocześnie widzę, co jest przede mną. Mogę również założyć sobie coś takiego i w pełni zanurzyć się w moim własnym kinie domowym. Mam teraz nawet włączony dźwięk, który słyszę tutaj dzięki głośniczkom Harmana skierowanym na moje ucho, ale osoba, która będzie pół metra ode mnie, już tego dźwięku nie słyszy. Opowiem Ci o tym już w tym odcinku. Na początek szybka informacja, że ten unboxing, który zaraz zobaczysz, nagrywałem przed tym, jak Apple pokazał premierę swoich gogli Apple Vision Pro. Uważam, że to jest świetny wynalazek i nawet jeśli podzielimy opowieści Apple'a na pół, to i tak to, co te gogle będą mogły zrobić, to zapowiada się genialnie i nie mogę się doczekać. Natomiast ten wynalazek ma też kilka bardzo istotnych wad. Przede wszystkim cena. W Polsce będzie kosztować ponad 15 tysięcy złotych. Za tą cenę możemy mieć mega wypasionego MacBooka Pro albo dowolnej innej firmy jeszcze lepszy komputer niż MacBook Pro. To, co chciałem Ci dzisiaj pokazać, jest prawie 6 razy tańsze. Druga sprawa, że te okulary, o których opowiem, są już na rynku, działają, mają coraz więcej funkcji wraz z kolejnymi aktualizacjami. No i nie mogę się oprzeć wrażeniu, że za 50 lat zdjęcia osób, które mają ubrane te gogle Apple Vision Pro, będą się znajdowały w gazetach w takiej rubryce, co takiego śmiesznego nosili ludzie na głowach 50 lat temu. Te okulary wyglądają jak klasyczne Ray-Bany, więc jeśli chcesz mieć taką funkcjonalność czy część funkcjonalności gogli Apple Vision Pro, jednocześnie nie wyglądać jak kosmita, a nawet wyglądać w miarę dobrze, no to koniecznie zobacz, co mam Ci dzisiaj do pokazania. Na tą paczkę czekałem rok. Przez ten czas zdobyła nagrodę magazynu Time. Znalazła się wśród najlepszych wynalazków 2022 roku, a w tym roku zdobyła nagrodę na CES, czyli na największych na świecie targach elektroniki konsumenckiej. No i oprócz tego oczywiście zdobyła jeszcze mnóstwo innych bardzo znamienitych nagród i wyróżnień, nie tylko branżowych. Ja to kupiłem na Kickstarterze, czyli takiej platformie crowdfundingowej, gdzie zrzucając się na dany projekt jeszcze na etapie jego przygotowań albo takiej produkcyjnej, możesz to kupić dużo taniej, ale no niesie to ryzyko takie, że to się może w ogóle nie udać i w rezultacie nie otrzymasz niczego, a pieniądze przepadną. Inna wada tego to jest taka, że często te projekty okazują się dosyć słabe. Natomiast tutaj, Witcher, to nie jest żaden scam. Opowiem Ci po kolei za chwilę o tych wszystkich rzeczach, ale najpierw chciałbym Ci pokazać najważniejszą rzecz, mianowicie okulary XR. To nie jest to samo, co okulary AR czy VR, czyli Augmented Reality, Virtual Reality, to są okulary XR, czyli Extended Reality. Zaraz opowiem dokładnie, jak to działa, ale zobaczmy najpierw, jak to wygląda przed Państwem Witcher Glasses. Powiem szczerze, że robi wrażenie. Natomiast to, co Wam dzisiaj o tym opowiem, robi jeszcze większe wrażenie. Ponieważ to, co tutaj teraz zobaczycie, to jest, proszę Państwa, przyszłość. No więc, co to są te okulary XR? W przeciwieństwie do gogli wirtualnej rzeczywistości, które zakłada się całe na głowę, one zasłaniają w pełni widok i jest się w zupełnie innej przestrzeni, tutaj widzimy jakby wszystko na wylot, nie przy użyciu kamer.
okulary AR, czyli Augmented Reality, używają kamer i mogą być czasami zasłonięte, mogą być czasami przezierne, że możemy przez nie widzieć, natomiast mają kamery, żeby filmować otoczenie i nakładać obraz dodatkowy na to, co my widzimy. Tutaj z kolei nie ma żadnych kamer, widzimy na wylot, ale w środku są monitory, które nam nakładają obraz. Różnica jest taka, że w goglach VR jesteśmy zupełnie gdzie indziej. W goglach AR mamy na istniejące przestrzenie nałożone dodatkowe rzeczy, które na przykład mogą być gdzieś zawieszone, trochę jak w filmach futurystycznych. Ten trend dopiero się zaczyna, dopiero się rozwija, jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu. Natomiast tutaj mamy po prostu przed sobą, tam gdzie się zawsze obrócimy, tam ten ekran jest i ma to też swoje zalety. Tutaj w pudełeczku widzę jeszcze są dodatki w postaci różnej wielkości na nos nakładek, żeby jak ktoś ma szerszy czy duży nos albo malutki, to żeby sobie mógł zmienić i można je w łatwy sposób stąd wyciągnąć i podmienić na inny rodzaj. Również na samych okularach możemy zobaczyć, że są takie pokrętła, które powodują, że do minus 5 dioptrii można sobie dopasować wzrok. Jako akcesorium można też kupić taką nakładkę wewnętrzną, gdzie można wsadzić swoje szkła korekcyjne, więc większość osób z najprzeróżniejszymi wadami wzroku powinna być w stanie z tego z powodzeniem skorzystać. Jak te okulary właściwie się nosi? Tutaj mamy taki kabelek, który służy do podpięcia do tych okularów. Z jednej strony ma USB-C, ale z drugiej ma ich dedykowaną taką złączkę z kilkunastoma pinami, którą się przypina tutaj do prawego załóżnika i to jest fajnie rozwiązane magnetycznie. Bardzo wygodne rozwiązanie, dzięki temu okulary są bardzo lekkie, ważą tylko 75 gram i w praktyce naprawdę, powiem szczerze, jak je zakładam, to nie czuję, żeby były jakieś niewygodne czy obciążały mi nos. Na pewno będę musiał sobie zmienić tą nakładkę na nos, bo teraz mi troszkę za wysoko siedzą. Natomiast no, sami powiedzcie, że z daleka to wygląda dosyć realistycznie, nie rzuca się w oczy, zwłaszcza od przodu, bo jeśli popatrzymy z góry lub od boku, to trochę już widać, że coś tam się dzieje. I to jest dopiero początek zabawy, ponieważ mamy tutaj kilka guzików sterujących, możemy nimi sterować kilka różnych rzeczy, między innymi jasność szkieł, to są elektrochromatyczne szkła. Dodatkowo dostajemy tutaj taką przystawkę, gdyby się okazało, że jest za jasno, to tutaj właśnie są takie nakładeczki, jest to po prostu na wcisk. Teraz mam całkowite zaciemnienie, co przypuszczam, że jak odpalę sobie jakieś wideo, to będzie rewelacyjnie widać. W ramach podziękowania dostałem też zapasowy kabel, który normalnie kosztuje bodajże $60 i nie da się go kupić nigdzie indziej, no bo to jest ta ich nietypowa wtyczka. To są już akcesoryjne sprawy. Tutaj na przykład mam kabelek, który pozwala podpiąć zarówno USB-C do okularów, jak i wpiąć się do ładowarki. Bo inaczej problem byłby taki, że telefon, który na przykład możesz wpiąć do tych okularów, mógłby się wyładować, a z tą przystawką po prostu możesz go i ładować, i oglądać jednocześnie. Co jeszcze mamy w opakowaniu głównym? Pewnie są tu wszelkiego rodzaju instrukcje. Zresztą jest to naprawdę ładnie, schludnie zrobione. Nie ma się poczucia, że to jest jakiś taki tandetny chiński badziew. Oczywiście osoby, które to robiły, mają azjatyckie korzenie, mówiąc dyplomatycznie, ale też nie są to kompletnie osoby urwane z choinki, dlatego że niektórzy z nich pracowali nad Google Glasses wiele lat temu, inni pracowali w Apple i tak dalej. Oni się wszyscy zebrali, postanowili zrobić swój startup i stworzyć takie właśnie okulary, których na rynku za bardzo nie ma. Jest konkurencyjna firma, która robi podobny sprzęt, nazywa się to Nreal. Natomiast z tego, co się orientowałem, to jest znacznie mniej dopracowane i jest już do kupienia nawet chyba u nas na Allegro za około 3000 zł, ale patrząc po pierwszych recenzjach, to jest jakby next level. Z drugiej strony w pudełeczku mamy jeszcze tutaj szmatkę do przeczyszczenia okularków. Tu jest instrukcja przełączania między różnymi trybami. Między innymi jak włączyć tryb 3D, ponieważ okulary natywnie obsługują filmy 3D i treści 3D i nawet
gry 3D, ale o tym zaraz opowiem, bo to jest naprawdę sztos, jeżeli ktoś jest gamerem. Dobrze, ale opowiadam o tym, co jest w tych pudełkach, natomiast musisz wiedzieć przede wszystkim, po co to jest. Te okulary to jest tak jakby ekran albo telewizor, właściwie bardzo duży, niemalże projektor, bo to ma 120 cali przed twoimi oczami, zawsze i wszędzie. Może to być przeźroczyste, może to być z użyciem tej przystawki bardzo wyraźne, nieprzeźroczyste i może to być też zminimalizowane do rogu twojego pola widzenia, gdzie możesz sobie na przykład na spacerze odpalić YouTube'ka z boku, mieć wyświetlonego przed twarzą. Tak, mówię na spacerze, dlatego że to może być zasilane zarówno z twojej komórki, może być zasilane z zewnętrznej baterii czy z powerbanka, natomiast musi mieć źródło wideo i tym źródłem może być zarówno telefon, gdzie możesz sobie na swoim własnym telefonie puścić film i mieć go naprawdę olbrzymi przed oczami i to jest jakby na odległość 3 metrów, więc z tego co ci inżynierowie tłumaczyli, to oczy to widzą tak jakby to realnie były 3 metry, więc teoretycznie to jest nawet mniej szkodliwe dla oczu niż trzymanie telefonu na odległość ręki na pół metra, bo jednak musisz trochę zezować mając przed w takiej odległości oglądając treści, a co innego jak masz to na drugim końcu pokoju i to jest gigantyczne, gdzie normalnie wręcz wzrokiem aż biegasz po tym ekranie. Ale telefon to nie wszystko. Możesz to wpiąć do wszystkich urządzeń, które obsługują wyjście wideo przez USB-C, czyli ten kabelek, który tutaj Ci pokazałem. Oczywiście iPhony są przez to zdyskwalifikowane, przynajmniej tymczasowo, chyba że są jakieś przejściówki, tego nie sprawdzałem. Natomiast nawet mój stary telefon Galaxy S9 Plus, czyli już dosyć wiekowy, obsługuje taką funkcję, więc zaraz będziemy to testować. Również iPad Pro ma wyjście przez USB-C, więc też powinno to działać. No i oczywiście wszystkie laptopy czy inne urządzenia, które mogą taki sygnał nadawać przez USB-C. Ja najbardziej upatruję zastosowania tego w taki sposób, że wpinam się na przykład do MacBooka, bo już MacBooki Air z procesorem M2 z 2022 roku wiem, że mają na pewno taką funkcję. Wpinasz się do MacBooka takim kabeleczkiem, zamykasz sobie MacBooka, wsadzasz go do plecaka. Plecak jest przy twoim gdzieś tam biodrze na podłodze. Odpalasz małą sobie klawiaturę na Bluetooth i masz gigantyczny ekran. I siedzisz w pociągu, coś tam klepiesz, gapisz się w przestrzeń i ludzie myślą, że jesteś wariatem, a ty po prostu sobie wygodnie pracujesz na olbrzymim ekranie. Nie mogę się doczekać, aż to przetestuję. Natomiast to nie wszystko, bo zobaczcie, jakie jeszcze funkcje to ma. Na przykład obsługuje cloud gaming. Cloud gaming to jest taka usługa, która od niedawna zaczęła się robić bardzo popularna, bo za nieduży abonament możesz streamować gry z serwerowni, która ma napakowane najnowsze komputery z najlepszymi kartami graficznymi i one się strumieniują na twoje urządzenie, które może być jakimś najtańszym laptopem i odpalasz sobie gry w najlepszej jakości, w najlepszej rozdzielczości, bo wszystkie procesy są przeliczane zdalnie na serwerze, a ty masz tylko wyjściowy obraz. I już dzisiejsza technologia, między innymi LTE, 5G pozwalają na taki przesył danych, które są niemalże bez opóźnień, że da się normalnie grać. Na zachodzie to już jest bardzo popularne, bo nie musisz kupować komputera czy konsoli za kilka tysięcy, tylko płacisz tam $30 miesięcznie i masz dostęp do wszystkich gier, możesz grać w co chcesz, wszystko jest najlepszej jakości. I to obsługuje natywnie taki cloud gaming i obsługuje też podłączenie pada na Bluetooth, więc odpalasz te okularki z przystawką, o której zaraz powiem. Siedzisz sobie gdziekolwiek chcesz, tam gdzie masz zasięg LTE czy 5G i sobie grasz, gapiąc się w przestrzeń. Możesz się wygodnie ułożyć, nie musisz zawsze siedzieć sztywno, tak żeby twój komputer czy konsola do gier te przenośne Nintendo Switch czy Steam Deck się nad nimi schylać. Jest oczywiście jeden haczyk. Do tego urządzenia jest taki dodatek jak neckband, czyli taka opaska jakby na szyję. Ja jej jeszcze nie mam, ponieważ dostałem informację, że ona kończy się właśnie produkować, taka już konsumencka wersja do wypuszczenia
w świat, więc dopiero dostanę ją w drugiej paczce. Co nie znaczy, że nie da się tego używać, bo głównie do właśnie tego cloud gamingu i łączenia się z akcesoriami Bluetooth jest potrzebny ten neckband. On ma również taki panel sterowania, na którym możemy sobie przełączać obrazy, na przykład aplikacje Netflixa, bo tak, oczywiście Netflix, Disney+, HBO, wszystko w tych okularach jest. Natomiast nie jest to niezbędne, bo jak się wepniemy prosto do telefonu i mamy obrazek z telefonu przed oczami, to po prostu na telefonie też to możemy sobie odpalić. Ten neckband powoduje, że nie musimy już mieć żadnego dodatkowego akcesorium, tylko przez połączenie przez sieć lub przez Wi-Fi możemy sobie oglądać rzeczy po prostu mając taki mały szaliczek. To jest akurat rzecz, która jest dosyć już przyjęta. Wielu konkurentów to ma, między innymi Sony i tak dalej, mają różne, albo tu są głośniczki, albo tu są baterie i tak dalej. W Witcher też tam są baterie, jest to oczywiście lżejsze, bardziej nowoczesne, lepsze i w ogóle. Jeszcze tego nie mam, więc nie pokażę. Mam za to co innego, mam mobile dock. Zobaczcie, jakość tych opakowań jest niewiele gorsza od Apple. Bardzo podobne są odczucia, jak to otwieram, podobnie to wszystko chodzi. Naprawdę nie czuć tutaj takiej taniej chińszczyzny, zresztą całe to urządzenie nie jest tanie, ale przynajmniej opakowania też są na poziomie, co często bywa problemem w takich projektach kickstarterowych. To jest rzecz, która pozwala Ci podpiąć do Twoich okularów nie tylko sprzęty z takim wyjściem, które ma wideo przez USB-C, co jest nieczęsto spotykane, ale pozwala Ci podpiąć sprzęty wszystkie, które mają HDMI. I to sprawia, że możesz naprawdę robić wielkie rzeczy. Dodatkowo jest to gigantyczny powerbank, który zasila też okulary, więc to przestaje być problem. I teraz możesz już dowolną rzecz tutaj wpiąć, czy to komputer stacjonarny, a nawet kombinuję już z użyciem bezprzewodowych nadajników i odbiorników przez HDMI, żebym mógł na przykład mieć w tych okularach podgląd z kamery, którą nagrywam, albo właśnie podgląd z drona bezprzewodowo. Także to jest taki mój pomysł, który będę oczywiście testował. Oni to reklamują przede wszystkim tym featurem, czyli możliwością podpięcia dwóch okularów naraz. Tak, jeżeli masz kolegę lub jesteś bardzo bogaty i masz dwie sztuki takich okularów, to możesz wpiąć tutaj na przykład komputer albo konsolę, grać na kablu i dwie osoby mogą sobie na swoich okularach oglądać. Jak również możecie wpiąć właśnie Nintendo Switch albo Steam Decka i grać na dwóch graczy, jeden na konsoli, drugi na przykład na kontrolerze Bluetooth. Także naprawdę cuda wielkie. No i oczywiście jest to też klasyczny powerbank, ale chyba nikt normalny za taką cenę by nie kupował zwykłego powerbanka. Chociaż rzeczywiście jest solidnie wykonany, nic nie trzeszczy, ma tutaj nawet chyba aktywne chłodzenie. I w pudełku mamy tutaj dodatki, czyli kabelek USB-C, obrędowany, jak przystało na porządny sprzęt, i Quick Start Guide. I tutaj również zachowana jest jakość, jest to ładnie wydrukowane, równiutko przycięte, naprawdę pod tym względem bez zarzutu. Dobrze, omówiliśmy sobie całą zawartość mojej upragnionej przesyłki, myślę, że pora spróbować coś z tym zrobić. Ciekaw jestem, czy to będzie tak proste w użyciu, jak mi się wydaje. To zapięcie magnetyczne jest o tyle wygodne, że w zasadzie wchodzi bez jakiegoś większego wysiłku. I ja, robiąc to pierwszy raz w życiu, od razu mi się udało. No i teraz pora na chwilę prawdy. Co się wydarzy w momencie, kiedy wepnę to po prostu do swojego telefonu, który w teorii powinien obsługiwać ten system. Połączono z HDMI. O kurczę, człowieku. Wow. Muszę sobie tylko wyregulować ostrość widzenia w każdym oku. Okej. Powiem szczerze, że nawet patrząc się na mojego softboxa, który jest dosyć jasny, nie bardzo jasny, ale dosyć mocno rozświetlony, to bezpośrednio na nim widzę ten ekran telefonu. Widzę, jak przesuwam tutaj sobie obrazki. Jestem w stanie sobie nawet odpalić jakąś apkę. No, do obsługi lepiej podnieść. A, to jest tak dobre, że ja ledwo widzę
prawdziwy telefon przed oczami, lepiej widzę ten obraz w okularach niż ten telefon. Tutaj mam gdzieś chyba regulację jasności tych szkieł. Aha. A to drugie. Te szkła. Wow. No, nie wiem, czy to widać w kamerze, jak je przełączam. Naciskając guzik, patrzcie na to szkiełko. No, powiem szczerze, że robi to bardzo fajne wrażenie. Muszę sobie zmienić tą wkładkę na nos, bo mam okulary troszeczkę faktycznie za wysoko. Gdyby były niżej na nosie, to lepiej będę to widział. Żeby je zmienić, to się chyba je wysuwa. Nie wiem, czy teraz wyglądam jak człowiek. Odpalmy sobie tutaj jakiś film. O, przerzucił się na poziomo sam. Nice. Czy teraz słyszycie cokolwiek? Bo ja muszę aż głośno mówić, bo mi tak napiernicza przy uszach dźwięk. Czekajcie, ściszę to. Jestem bardzo pod dużym wrażeniem dźwięku. Oczywiście basów tam nie uświadczymy, natomiast rzeczywiście słychać to bardzo dobrze. A wy nie słyszycie pewnie nic, nawet przy maksymalnej głośności, co? To jest na tyle głośno, że ja muszę autentycznie ściszyć, bo czuję dyskomfort. Także ten wynalazek dźwiękowy z Harmana też jest dobry. Spróbuję jeszcze z tą przystawką innego rozmiaru. Jak teraz wyglądam? Jak osioł? Czy w miarę realistycznie, jakbym miał okulary? Może nawet jest minimalnie za nisko. O, powiadomienie przyszło. No, działa to dokładnie bez żadnego opóźnienia. Także zgadza się, telefon działa jak złoto. No to już jestem zachwycony, bo do działania z telefonem te okulary nie potrzebują nic oprócz tego kabla. Biorą sobie energię z baterii telefonu i przez co najmniej kilka godzin można ich w ten sposób używać. Sprawdźmy jeszcze iPada Pro. Co się wydarzy, kiedy wepnę po prostu sobie do USB-C ten kabelek? Coś mi tu przed oczami na razie mrugło. Stage Manager z wyświetlaczem zewnętrznym. iPad z wyświetlaczem zewnętrznym to idealne, rozszerzone miejsce pracy. Aha, podczas używania z wyświetlaczem zewnętrznym wymagane jest użycie klawiatury i myszy. No to nie mam, używam klonowania ekranu. Okej, jest na tyle wyraźny, że nie widzę nawet kamery, ledwo widzę swoją rękę. Spróbujemy zmienić to przyciemnianie. Przyciemnianie szkieł nie zmienia widoczności tego, tylko zmienia to, jak bardzo dobrze widzę naokoło ekranu. Natomiast mogę zmienić jasność tego wyświetlania. I teraz już widzę tak pół na pół, nie? 50 na 50, tak jakbym miał po prostu przed oczami taką szybę z wyświetlanym ekranem. Włączyłem sobie aplikację notatki i samo to już jest bardzo wygodne, bo mogę sobie czytać. Gdybym miał e-booka, to bardzo wygodny sposób na czytanie. Jeśli to przerzucę do pionu, to zmienia mi się ekran na pionowy, ale ponieważ pole widzenia jest takie samo, to de facto ekran jest mniejszy. To tak jakbyś na telewizorze wyświetlał czy wyświetlała pionowy obraz. Więc mimo wszystko poziomy obraz daje większe te literki przykładowo z notatnika. Ciekaw jestem, jak będzie wyglądała kwestia aparatu. No, jest to mega ciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć widok z kamery przed oczami. Jak trochę jak w tych dronach FPV, gdzie zakłada się te gogle i leci się widząc to, co widzi dron, no to tutaj jest bardzo podobne wrażenie. Jeśli chodzi o same okulary, troszeczkę są ciepłe, natomiast producent mówi o tym, że one nigdy nie nagrzewają się powyżej 30 stopni Celsjusza, czyli de facto no nie są gorące, są po prostu ciepłe i najprawdopodobniej już w takim stadium by zostały. Jeśli chodzi o wyrazistość ekranu, ja jeszcze nie odkleiłem folijek, więc na pewno jest jeszcze wyraźniejszy, chociaż dla mnie był ok. Przy samych brzegach już jest zauważalnie troszeczkę rozmyty, więc nie jest to jakiś taki bardzo idealny. Nie wyobrażajcie sobie jakichś niesamowitych cudów. Możemy zrobić jeszcze jeden eksperyment z tym mobile dockiem.
Tylko nie wiem, co bym mógł tutaj wpiąć. Nie mam pod ręką nic na HDMI, oprócz mojego Atema Mini. W ten sposób można by zrobić taką formę incepcji, czyli mógłbym sobie na okulary wypuścić podgląd tej kamery, do której teraz nagrywam i mówiąc do Was, widzieć siebie, jak mówię do Was. Jak widzę siebie, jak mówię do Was. Robimy? Podgląd z naszego switchera do doka. Teraz mobile dock, a to wepniemy do portu z okularami. No, słuchajcie, jest dokładnie tak, jak autentycznie widzę siebie teraz. Nawet, słuchajcie, zrobimy taki eksperyment. To są nieprzeźroczyste nakładki, które spowodują, że nie będę widział nic. Ok, teraz już widzę tylko i wyłącznie to, co widzicie wy, czyli kamera. Widzę, że tutaj jest kabel, który najlepiej gdyby... Aha, nie mogę go zniknąć, bo tutaj jest ten mobile dock. I know that you're blind, but you see so much. Możemy zrobić taki eksperyment, że nie patrząc na ekran iPada, wybiorę jakąś apkę i powiem wam, co to jest za apka. O, tutaj jest Google Chrome. Może na przykład weźmiemy sobie TVN Player. Cyk. Cyk. Wszystko widzę. Mogę spokojnie oglądać filmy na telewizorze, na którym jest wyświetlany obraz z kamery, która nagrywa mnie, jak trzymam iPada, na którym jest wyświetlony film, który jest wpięty do moich okularów, na których mam wyświetlony telewizor, który nagrywa iPada. Wiecie, o co mi chodzi. Jest to dokładnie coś takiego, co sobie wyobrażałem. I teraz mogę się przynajmniej na spokojnie przejrzeć, na ile to wygląda kretyńsko, a na ile w miarę okej, nie? You've got to come back with me. Where? Back to the future. Czy to przejdzie ogólnie rzecz biorąc, jakbym siedział w tramwaju? Trochę wyglądam jak niewidomy, dobra, ale... O. No teraz już spoko, nie? Wiadomo, że no od boku no to tak sobie, ale jakby jak ktoś nie jest bardzo wścibski, to nie zauważy, że ktoś ma coś takiego. No chyba, że będziecie już robić taką rzecz. No to wtedy rzeczywiście, oczywiście ten kabelek można schować, nie? Za siebie gdzieś go wypuścić. Albo pod koszulkę z tyłu. Tutaj mi teraz przynajmniej słyszę, mam odsłuch ze swojego mikrofonu, słyszę kiedy stukam. Tu mam mikrofon schowany, ale o tym wam opowiem wielokrotnie, bo kieszeń jest pusta. Także jak to jest zrobione, to nie wiadomo. Uczestnicy kursu Twoje Mini Studio już to wiedzą. No więc ja docelowo chcę robić coś takiego, że siedzę w tramwaju, nie jeżdżę tramwajami, ale w pociągu i sobie gram. I cały czas widzę to co gram. A tak naprawdę to po prostu praca z laptopem, klawiatura, myszka i można spokojnie działać. Także bardzo jestem zadowolony. Jest to dokładnie to, co obiecywali. Nie wiem, jak bujną macie wyobraźnię. Nie jest to aż tak, że w dalekiej przestrzeni wisi wielki... W sumie jest, dokładnie tak jest. W dalekiej przestrzeni wisi gigantyczny ekran. Trochę to wygląda, jakbym w kinie siedział, ale... Narożniki tego ekranu już są takie lekko rozmyte, lekko rozmazane, więc nie jest to taki super odczucie, wiesz, kina domowego. Głośniczki są mega, nie mają basów, więc to taki bardziej, no po prostu mikrogłośniczki kierunkowe, które teoretycznie mają dźwięk przestrzenny, ja nawet nie wiem jak to sprawdzić, ale słychać i to całkiem głośno, bo musiałem aż ściszyć. No i ta przezierność, można sobie regulować tą jasność, można regulować też jasność tych szkieł, więc bardzo to jest wygodne. Działa też rzeczywiście jak okulary słoneczne. Do samochodu bym nie polecał. Tak samo na jakiś spacer przy całej rozpiętości to rzeczywiście na tyle zasłania, że no, można czegoś nie zauważyć, aczkolwiek tutaj mam dosyć dobry widok, wręcz nawet bym powiedział, że to trochę utrudnia, nie? W sensie, że jednak wpada dużo. Mam tu wizję dookoła bardzo wyraźnie. To nie jest tak, że te okulary pokrywają mi całą tą przestrzeń, na którą patrzę. Więc pod tym względem mieszane uczucia, zależy na czym komu zależy. No i przypominam też, że jest ta funkcja zmniejszania, bo ten ekran jest teraz naprawdę gigantyczny. Można go zmniejszyć sobie gdzieś do rogu.
Czym to się różni od Google Glass? Bo ja się napalałem na tego typu rozwiązanie, odkąd pierwszy raz to ogłosili, że takie coś zamierzają zrobić właśnie w Google. Rysowali takie wizje, że to będzie właśnie augmented reality, że będziesz miał powiadomienia, coś. No tutaj nie ma takich rzeczy, że masz powiadomienia z telefonu, no chyba, że sobie wepniesz telefon, dasz sobie, zminimalizujesz w boku i po prostu widzisz cały ekran telefonu. Natomiast to, co się okazało major fuck-upem w tych Google Glasses, pomijając, że się nie przyjęły i były tragicznie drogie i ludzie się wkurzali, że one mają kamerkę i były skandale z tym związane, to tutaj po pierwsze nie ma kamerki, po drugie na pierwszy rzut oka to się nie rzuca w oczy, że coś masz, a nawet po prostu wygląda no, jak jakieś dziwaczne okulary, jeśli już. Natomiast ekran jest na całość, można wreszcie jakby zanurzyć się w tym doświadczeniu i widzieć kawał ekranu, tak jak to obiecywali 15 lat temu na pierwszych wizualizacjach. A tam na Google Glasses okazało się, że tylko w rogu pola widzenia jest taki maluteńki ekran i sprowadziło się to do tego, że tam możesz mieć pogodę, temperaturę i czy jest powiadomienie. No więc sorry, ale to nie żadna przyszłość, tylko żenada. To, co ja mam teraz na nosie, to jest rzeczywiście przyszłość. To jest pierwszy krok w stronę augmented reality. To jest extended reality, czyli bez zaczepiania. Augmented reality to już będzie następny krok, gdzie mając tu kamery wbudowane, ja bym mógł na przykład patrząc na ścianę zaczepić tam wirtualną informację, obracając się gdzie indziej bym jej nie widział, ale patrząc się znów na tą ścianę, ona by tam była, jak taki cyfrowy naklejony obraz, czy nawet obiekt 3D. Tutaj tego nie ma, ten obraz jest przede mną wszędzie tam, gdzie ja patrzę, czyli cały czas, co ma też swoje zalety, bo jak się na przykład wygodnie położę na kanapie, to dalej mogę sobie oglądać i jest super. Nie muszę jakby gapić się w jedną stronę na telewizor czy na ekran komputera. Więc nie jest to samo co AR i nie jest to samo co VR, gdzie w ogóle jesteśmy wyłączeni z rzeczywistego świata, jesteśmy w wirtualnym świecie. Mam nadzieję, że ta recenzja, czy właściwie taki unboxing z połowiczną recenzją Ci się podobał. Sprawdź sobie na stronie vitcher.com, tak jak tutaj nazwa tego sprzętu, i tam możesz zobaczyć, jakie są ceny. Ceny są dosyć duże. Ja to kupiłem za niecałe $600 na Kickstarterze, plus oczywiście cło, więc wyszło trochę drożej. Natomiast teraz już jest jeszcze drożej i na dodatek to jest dopiero przedsprzedaż taka publiczna, więc nawet tak naprawdę jeszcze się tego nie da kupić. Znaczy możesz to zamówić i zapłacić, ale przyjdzie dopiero z opóźnieniem. Możesz kupić same okulary, możesz kupić okulary z tą przystawką Mobile Dockiem, która pozwala się wpinać na HDMI, jest powerbankiem, zasilać urządzenia takie jak Steam Deck czy Nintendo Switch i tak dalej, i tak dalej. Możesz też kupić opcję zamiast tego Mobile Docka z tym neckbandem, który dopiero do mnie przyjdzie. No i oczywiście to, co ja mam, czyli full pakiet. Ja mam jeszcze dodatkowo w tym full pakiecie te bonusy w postaci kabla umożliwiającego ładowanie i oglądanie naraz, drugi kabelek do wpięcia okularów i tak dalej, plus ta przystawka zaciemniająca, ale ona jest chyba z każdymi okularami. Są trzy kolory do wyboru, czarny, niebieski, taki ładny niebieski, matowy i biały. Ja teraz wziąłem czarny mat, wydaje mi się, że wygląda nieźle. Te niebieskie też się prezentują rewelacyjnie, także zachęcam do zapoznania się. Jest chyba jakaś zniżka na stronie 10%, natomiast to jest i tak bardzo drogi sprzęt. Także jeśli nie masz konkretnego pomysłu, jak to wykorzystać, albo nie jesteś totalnym gadżeciarzem czy jakimś futurystą, to może niekoniecznie to potrzebujesz. Natomiast ja mam całą listę rzeczy, którą planuję wykonywać z tymi okularami. Chociażby to, co teraz, gdzie ja nagrywając mówię, widzę i aparat, i widzę siebie. To jest w ogóle kosmos. To jest absolutna przyszłość. W ogóle to jest coś niesamowitego. Nie mogę się doczekać, aż będę mógł sobie na przykład na klawiaturze Bluetooth, leżąc na kanapie, coś tam doklepać, jeszcze jakiś scenariusz, czy wysłać jakiegoś maila, bo będę połączony z komputerem. No to jest po prostu cudo. Jestem zachwycony na razie, nie mogę się doczekać, aż sobie obejrzę pierwszy film pod kołdrą, nie budząc żony, która leży obok, bo te głośniki, nawet jak są na maksa głośne, to są praktycznie niesłyszalne już pół metra dalej. Więc no, fenomenalne rozwiązanie, myślę, że będą tylko coraz lepsze takie rzeczy. Cieszę się, że mogłem być jedną z pierwszych osób na świecie,
które Wam to pokazują, a w Polsce pewnie jestem pierwszy. Oczywiście subskrybuj ten kanał, jeśli interesują Cię rzeczy związane z nagrywaniem filmów lub gadżetami technologicznymi lub biznesem, bo te trzy tematy się u mnie stale przewijają. Natomiast przede wszystkim zapisz się na mój newsletter i tam będziesz otrzymywać dużo więcej informacji. Jestem dużo aktywniejszy na newsletterze niż na YouTubie. O tym, jakie są sprzęty, co wybrać, co zrobić ze sprzętami, które masz, jakie kupić sprzęty tanio, żeby robić profesjonalne wideo, jakie dobre sprzęty kupić, jeżeli chcesz przejść krok wyżej i tak dalej. Dziękuję Ci za spędzony wspólnie czas. Jak tylko dostanę ten neckband, to wrzucę aktualizację. Do zobaczenia. Jak to udowodnić, że ja z zasłoniętymi oczami widzę to, co Wy? Prosty eksperyment. Ile jest palców? 4. Przepraszam, to był taki suchar, bo to były moje palce, więc wiedziałem, ile ich dałem.